No, to się nagrywa? Tak. Okej, okay. To takim razie od początku. Raz. Hejo, 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 hejo. Majka coś sobie chyba zaczęła się, no wiecie, żartować sobie, wiecie. Wiecie jak to jest. Cześć. Głupawki dostała. Cześć. Ola głupawki dostała. Cześć. Powiem wam coś bardzo fajnego, teraz jesteśmy w zamkniętym, prawie całkowicie ciemnym pokoju i to jest fajna atmosfera. A na zewnątrz milion stopni, świeci słońce, ale jest pięknie. Nie milion, tylko 30 chyba, 3 albo... No, czy coś. Czy 40, co za różnica. Duża mamuniu, ale i tak strasznie gorąco w tych Włoszech. No tak, a może się... Przywitamy najpierw. Nie trzeba, wystarczy. A może powiemy, kim jesteśmy? Jesteśmy Pandzie Lambandzie. Pandzie Lambandzie i Kulturki Kulturki. Tak, Kulturki Kulturki. Cześć! Kulturki Kulturki. O jakiej książce dzisiaj porozmawiałam, dziewczyny? Dobra, Gra o spadek. Autorstwa? Nie mam pojęcia. Ellen? Ellen Raski. A ja myślałam, że Elżbiety Kuchalskiej. Maja znowu zmyśla. Albo... Czuję, ja teraz robię atmosferę. Dziewczyny mają A no to... W Gra o spadek, taką mamy książeczkę i autorstwa kogoś tam, ale już... Ellen Raski. Dziewczyny mają jakąś wakacyjną głupawkę i ja zaraz stąd wyjdę po prostu. Nie wychodź. Dobra, mamuniu, zadawaj zwyczajowe pytania. Zwyczajowe pytania. Olu, opowiedz nam o tej książce. Nie, bohaterowie. Ej, najpierw było bohaterowie zawsze. No to bohaterowie. No to tak. Był taki żółwik, który naprawdę nie był żółwiem, tylko był dziewczyną, która miała na imię żółwik. Naprawdę? Nie miała na imię żółwik, tylko wszyscy ją tak nazywali. Aha, a dlaczego? Taka wolna była? Nie, po prostu ją tak nazywali. I miała takie wielkie warko... na plecach. Nie, mieli wielkie warkocze, jeździła na rowerku. Dlatego, że mama mówiła, że jak była mała, wyglądała jak żółwik w kołysce. A co miało? Taką, ona ma taką twarz jak taki żółwik. Aha. I tam jest jeszcze jej siostra, która jest taka ładna i ona... I nie wygląda jak żółwik. Nie, nie. I jest ich matka i ich ojciec. I jej siostra ta nazywała się Angela. I tam były jeszcze dużo osób. W tym, na przykład był taki chłopiec, co miał brata na wózku inwalidzkim i była pani, która... Chodziła na kulach. Tak. Mhm. I była jeszcze pani, która była sędzią. A kim oni byli dla niego? Dla tej rodziny? Dla żółwika na przykład? No, tak jakby, no oni wszyscy byli sąsiadami, bo mieszkali w jednym tym. Okej. Okay. Obok tego. I oni w końcu zostali wezwani do takiego jakby zamku, że jakby... mogą przyjść i odebrać bardzo duży spadek. Ale wszyscy? Że wszyscy dostali wezwani. Wszyscy tak. Sąsiedzi? Tak. No, ale kogo to miał być spadek? Takiego pana, nie pamiętam jak on się nazywał, ale nazywali go też wujkiem Samem. Wujek Sam? Tak, ale to był taki pan i on mieszkał w tym dużym tym. Mhm. I oni wszyscy przyjechali, że jakby... I tam okazało się, że oni po ten spadek muszą zagrać w taką jakby grę. Mhm. I żeby odkryć, któryś z tych spadkobierców, choć to w ogóle okazało się, że nie była jego rodzina, który z tych spadkobierców go zamordowało. No. A to było a ktoś go zamordował, tak? A kto nie, był? A kto był? Było to napisane. Było napisane, że ktoś go zamordował. Cała grupa miała odkryć, kto z nich go zamordował. Tak. No, ale ten, kto zamordował, miał najłatwiej. No tak, bo z góry wiedział kto. Ale powiedzcie mi jeszcze w ogóle, to dużo kasy był ten spadek? Tak. Co tam było? Chyba 100 tysięcy to było. Nie, ale to było tak, że podzielono ich na pary i ta para, która to odkryje, to dostawała 100 tysięcy. Mhm. A taki na porządkujący, tak jakby na taką...
zachętę, żeby te pary musiały obie osoby z pary się zgodzić na to, żeby razem współpracować i wtedy dostawały 10 tysięcy. A jak te pary wyglądały? Kto z kim grał? Na przykład, był taki doktor, co był zaręczony z tą Angelą. I on na przykład grał z tym chłopcem na wózku inwalidzkim. Albo ta żółwik grała z taką panią, co była... Na drutach ona. Co ona robiła takie ubrania. I ona robiła suknię dla Angeli. Super, krawcowa. Tak, to była... A kto przydzielił te pary? Oni się sami dobrali? Czy nie, tam były napisane. Tam były napisane. To było po prostu napisane. Nie było wiadomo, że... To ma z kim grać? Tak. Bardzo ciekawe. No dobra, to jakie oni zadania musieli rozwiązać? A skąd ty wiedzieli, jakie to są imiona? No właśnie, Majka, to jest takie zagadkowe. Tajemnicze, no. Tak. I oni, jakie zadania? Oni wszyscy dostali po kopercie i tam były rozłożone różne słowa. Różne słowa i trzeba było je ułożyć w coś takiego pomocnego, jakąś wskazówkę. Czyli to było wszystko takie zadania... Tak, ale oni nie wiedzieli, czy wszystko trzeba połączyć razem, wszystkie wskazówki, czy nie. No i co, ja im tak przez całą tą książkę rozwiązują te zagadki? Tak. Okej. A w końcu oni wiedzieli, kto, czy ktoś zamordował? Tak, oni potem wiedzieli, tak. No tak, ale my nie możemy powiedzieć, bo to jest główna zagadka w tej grze. Tak. I w tej książce. Tak, to jest samo rozwiązanie końcowe. Dobrze, nie mówimy Maja, kto. Maja, przestań. Nie mówimy kto, bo to jest tajemnica. Ale ktoś zwykle sobie może w recenzji przeczytać. Ale w recenzji się nie zdradza zakończeń książki, nie czasem wiem, czy wiesz. Czasem się zdradza. Nie, nigdy się nie zdradza. To wtedy trzeba napisać, że ta recenzja zawiera spoiler, się tak mówi. Czyli, że mówi... zdradza po części treść książki czy filmu, tak? Że taka recenzja zawiera ważne szczegóły z filmu, albo z książki. To ja wiem, to mamusiu, ja wiem jak odróżnić taką recenzję od tego naszego, bo my zawsze wczepiamy jakieś niepotrzebne szczególiki, które wcale nie są wielkimi rzeczami, na przykład najfajniejsze przygody. No na przykład. A wiecie, w ogóle ta cała gra kojarzy z takim... Jak byliśmy kiedyś, w zasadzie to z Olą byliśmy, no i urodziny organizowaliśmy w takim miejscu, w Exit Room taki, nie? Że się właśnie rozwiązuje się zagadki, żeby rozwiązać taką jedną główną zagadkę, tak? Żeby na przykład wyjść z pokoju, albo żeby uwolnić kogoś, albo coś w tym stylu. Prawda? Tak się robi. Tam się rozwiązuje po kolei różne takie zagadki, żeby dojść. I żeby każdą kolejną rozwiązać, to musi się tą poprzednią. Otwierać klucze, kody. Tak. No to właśnie bardzo podobne. Ola lubi Exit Roomy chyba, z tego co pamiętam. Tak. Tak, ja też lubię. taki właśnie typ zagadki. I trochę tutaj też tak było. No to opowiedzcie mi waszą taką ulubioną zagadkę, ale jakoś super nie zdradzając, jak to poszło, dobra? Że im tam, że jednym wyszły słowa piosenki. O, super. Czyli trzeba było coś rozwiązać, żeby wyszły słowa piosenki? Tak. Tak, i oni mówili słowa amerykańskie jakieś piosenki, coś tam. Super. A Maja już śpiewa, nawet jak nie wiem, co za piosenka. No dobra. To może jak sprawdzisz, co to była za piosenka, to i posłuchamy sobie. Ale mamuniu, to była wymyślona przez nich, to była taka wymyślona u nich. Myślałam, że prawdziwa. Nie, no coś ty. Szkoda. I to jeszcze była taka że Angela jak otwierała prezenty w noc panieńską, Angela jak otwierała prezenty, no to w jednej z nich była taka bomba. I w nią wystrzeliło. A żółwik chciał to otworzyć i ta Angela odepchnęła żółwika i sama pojechała do szpitala. A tam takie straszne rzeczy się działy. Tak. O nie, ja myślałam, że to takie zagadki, tak wszystko było takie bezpieczne, a ty mówisz, że takie były... Tak. Bomby wybuchały, jakieś szpitale. No. I to w prawdziwych Exit Roomach to mam nadzieję, że jest bezpieczniej, chociaż zdarzały się wypadki. I nawet takie śmiertelne niestety w Exit Roomach. Serio? Kiedy? No, był taki przypadek, jakieś właśnie raz jakieś dziewczynki poszły do Exit Roomu i
I akurat tam był pożar i one się nie wyszły z tego. Zginęły w tym exit roomie. Wiesz, mamo, że zawsze w exit roomie, jak się wejdzie tam obok drzwi, to tam zawsze wisi zapasowy klucz. Zawsze dają tam zapasowy klucz. Ja wiem, ale może tutaj nie było, no. Oj, biedne dziewczynki. I myślę, że tak w takich dla dzieci, to one zawsze te drzwi jednak są takie otwarte, że można jednak tam wyjść. Bo jest się tam w środku jednak też z opiekunem, prawda? Tak, ale jak ja byłam w takim dla dorosłych, to też tam były klucz. No, no właśnie. Do wyjścia. I poza tym tam były takie te, jakby trzeba było zadzwonić, że coś się dzieje, no to wtedy by przybiegli. No właśnie. I pomogli. Poza tym były kamerki tam przymocowane. No tak. Także w tych exit roomach, gdzie dziewczyny były, to a w zasadzie Ola ze swoją klasą też, to było trochę bezpieczniej, mam nadzieję. No, było. Mamo, nie, my tutaj gadamy o spadkach, a teraz zaczęliśmy gadać. Maja, jakiś swój ulubiony ten? Nie, wszystko mi się podoba. Nie? Ale właśnie Ola, powiesz mi po recenzji ten, kto w ogóle był mordercą? Tak, ci powiem. Dobra, ale to po. Na razie nie rozmawiamy o tym, tak, kto był mordercą. A już kiedyś chyba rozmawiałyśmy o tym, co to jest spadek, prawda? No, chyba. Nie wiem, co w kulturkach, ale w kulturkach nie jestem pewna. I kiedyś już był też taka jakaś książka, pamiętam, gdzie coś było ze spadkiem. To była ta książka o tym psie, elfie chyba. Nie. Coś tam było. Nie było, nie są w spadku. Rzeki skarb. Maja, pamiętasz? Było, nie wiem, czy byśmy o tym opowiadali, ale Maja powiedziała, że tam był spadek i oni się kłócili, kto powinien dostać spadek. No. Tak. Ale też o tym było jakaś z biblioteką, jakąś czy z takim starym tym. Tak, i oni też rozwiązywali się. No właśnie, tak mi się kojarzy, że coś już było ze spadkiem. A kończymy ten odcinek, więc żegnamy się dzisiaj i teraz. Nie ma już, jeszcze się nie żegnamy, jeszcze się nie dzisiaj i teraz. Powiedzcie mi, dziewczyny, komu byście poleciły tą książkę? Dzieciom w moim wieku i wieku Majki. Czyli 10 lat. A nie tak, jest taka trochę dla starszych dzieci też? 10, jak dla mnie, no to tak od 8, 9. A tu się takie straszne rzeczy dzieją, jakieś morderstwa, jakieś w ogóle. No. Ale potem, mamuniu, no nie powiem, co się stało, no ale ja ci potem powiem. No to nie jest straszne, to nie jest straszne. A ja bym chciała jeszcze wiedzieć, w ogóle gdzie się to dzieje? W Stanach, tak? Zjednoczonych? Nie, chyba nie jestem pewna. Chyba tak. Ja tak się chciałam tylko zapytać, ale nie w Polsce na pewno. Nie, na pewno nie w Polsce. No dobrze. Oj, to była też taka śmieszna przygoda, że oni musieli chyba kupować bardzo dużo papieru toaletowego. Jak w pandemii. Że teraz z Rubikiem, to ten musieli kupić... Wszyscy mieli rozwolnienie, czy jak? Nie, mi się wydawało, że musieli kupić papier toaletowy z tej firmy, którą prowadził ten pan. Aha. Bo tam było napisane w tym tym, kupujcie jak najwięcej rzeczy z tego. I one zrozumiały to na serio i postanowiły kupić. No to pewnie brakowało papieru. To ludzie, którzy mieli jakieś problemy gastryczne, to chyba mieli problem, co? Bo nie było papieru w sklepach. Jak w pandemii. Puste półki. Brak papieru. Tragedia. Prawda, Maja? No bez papieru to ciężko, nie? O, w PRL-u też było ciężko bez papieru. Nie no, bez papieru jest dobrze. Maja sobie radzi jakoś bez papieru. Ciekawe jak. No, Maja, wtedy by było trzeba używać chusteczek higienicznych. No, czyli co, jakieś takie... Ale ja w ogóle nie używam papieru toaletowego. No, używać to taka książka dla dzieci i młodzieży takiej, tak? Młodszej, tak? Tak. Okej, okay. Czyli można tak sobie poczytać. Fajna książka na wakacje? Można polecić na wakacje? Tak. No można chyba, co? Takie zagadki są zawsze ciekawe na wakacje. Ale lepiej nie na mroczne wieczory. Nie, wiecie, nie? Tak, a tak trochę straszne? Takie bomby wybuchają. To lepiej w dzień czytać, żeby się nie przestraszyć. Tak? Tak. No dobrze. Czyli takie historie. Gry o spadek. Fajnie było dostać taki spadek, chyba co? Na co byście wydały taką kartę? Ja?
Ja na pandy! Ja bym na drugie ubrania, kolczyki, ciuchy, w ogóle buty. Pandy! Buty i na psa. Pandzie. Psa to bym już miała. Aha, okej. Okay. Pandzie. Maja tylko chodzi tu po włoskich sklepach i pokazuje, że ta torebka jej się podoba, te buty jej się podobają, ta sukienka jej się podoba, ta biżuteria jej się podoba. No to właśnie jest Maja już w raju po prostu. Panda! Je panda. A Ola ma takie klipsy z pandami. To jest właśnie Oli pamiątka z tych wakacji. A ja mam nie pamiątka z tych wakacji, tylko mamuniu to są pandy, a nie pamiątka. To są pandy. Tak. Na tą samą literę, ale ci się myli, bo to są pandy. No pand niestety tu nie ma. Bambusy są, ale pand tu nie ma. To znaczy, że trzeba przywieźć tutaj... Mamusiu, bo uciekły trzeba... od ciebie. Trzeba przywieźć pandy, bo mają tutaj mnóstwo żarcia. A, to chyba to się tak chyba nie sprawdza. No nie. No. Nie było żadnej pandy w tej książce. Nie. A ulubiony wasz bohater? Ha. A ulubiony nasz bohater. Maja? Żuwik? To dziewczynka, tak? Żuwik? Nie wiem. Nie wiem, który był mój ulubiony. Chyba ten doktor. Doktor. Proktor. Nie, doktor Proktor. Doktor Proktor i proszek pierdzioszek. No tak, tak, znowu doktor Proktor i napad na bank. Odcinek. Doktor Proktor i prawie ostatnie święta. Taki mam dzisiaj odcinek, że mi się inne książki przypominają. No nic. Mi bywa też. I tak, bywa i tak. A ja zasypiam, mimo że jest środek dnia. Nie, Maja, nie zasypiam. I właśnie zaraz zbieramy się na basen. Zatem pożegnamy was, nasi słuchacze. Tak, bo ja muszę powiedzieć Maji, kto tam i bardzo polecamy wam książkę Gra o spadek, jak lubicie zagadki detektywistyczne. Bardzo, wszyscy lubią! Wakacyjne historie. To mam nie jest wakacyjna historia. No, ale mogłaby być. Bo to jest w trakcie roku szkolnego i oni chodzą do szkoły. Mogłaby być. Ale znamy za to dużo innych historii detektywistycznych. Mogłaby być, mamo, ale to nie jest z wakacji. Na przykład wakacje z duchami. I na przykład uwaga czarny parasol. To jest wakacje. Albo kapelusz za 100 tysięcy. Widzisz? Nie, to nie jest wakacje. I inne takie tego typu książki. Podróż za jeden uśmiech też jest wakacje. Także a to wszystko jest Adama Wagdaja. Tak? No właśnie, Wagdaja. Taka mała zapowiedź, że już niebawem kolejna książka Adama Wagdaja. Ja będę opowiadać, ja. Do usłyszenia. Pa, pa. Wspomnieliśmy, o nie, już się nie pa, mogę doczekać. Pa. Maja, pójdź pa. Oh.